zdjęciowy sztandaru stanowi haftowany złotą nitką napis. Rycerze Trumpa, Rada 1401 imienia Matki Bożej z Mieszka. Arcybiskupie, na dzień odpustu ludzie czekają, bo syćka dużo radości mają. No i bardziej jednak dzieci są rade, na tą dla Matki Boskiej paradę. I kozdę myśli, czy ty zdostanie, powiedzieć wiersyk na powitanie. Na szczęście nas dziś po to wybrali, co by my ładnie was przywitali. Z bukietem kwiatków, wiersyka słowem, na imieninach naszej królowej. Pewnie się cieszy z Jezuskiem w niebie, ze mną syćki wokoło siebie, zeście wy do niej też przyjechali i tak cierpliwie wiersa słuchali. Choć kramy nęcą nas cukierkami, będziemy teraz modlić się z wami, bo o tym wiemy, że Matka Bosko stale się strzeże o dzieci trosko i pragnie tego, by sercem całym Pana Jezusa syćkie kochały. Jak się wrócicie już do Krakowa, my jej będziemy owoc zbaczować, co by wam syćkim dopomagała i do Ludźmierza przyprowadzała. Cudownie. Kto weź na uszy tego wiersza? A długo się uczyłaś? 4 dni. Ale gratuluję ci bardzo ładnie. Bardzo ci dziękuję. Jak ci na imię? Julia. A ty jak się długo uczyłaś? 2 dni. Bardzo dziękuję, bardzo ci to ładnie poszło. A ci na imię?
A teraz kwiatki dla mnie, tak? Bardzo dziękuję, że się dobrze. A tobie jak na imię? Filip. Jak sobie z tymi dziewczynami dajesz radę? Co? Nie wiem. Ale dajesz sobie to. No bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję wam bardzo. Przewielebny księże arcybiskupie, przewielebni kapłani i zacni goście. Nasz ludźmierski odpust Matki w niebo wziętej jest dla nas góroli, no i piękniejszym świętym. A jak wy, nas pasterz, przybywacie na nie, to jestce wspanialse nasze świętowanie. Śpiesymy tu co rok na jej imieniny, by ubłagać pomoc dla ludzkiej rodziny. W świecie i w ojczyźnie dużo zła się dzieje, to ty z Maryi ręce składamy nadzieję, że przed tronem Bożym będzie uprosała, co by się zbłąkano ludzkość łosotała. I widziała to, że ino boskie prawa mogą człowiekowi pewne szczęście dawać. Ciągle go doło tym Jan Paweł wspaniały, jego słowa do nas nigdy nie przebrzmiały. Podkreślał serdecznie to, że bez Chrystusa nie zazno spokoju zodno ludzko dusa. I zodyn się noród łozwijać ni moze, jak będzie łomijął przykazania Boze. Sam Stwórca tak wpisał w naturę człowieka, że im więcej chcemy od niego uciekać, tym śmielej i głośniej zło się w świecie śmieje i więcej się cierpień i nieszczęść odzieje. Trzeba nam to bocyć i Bogu dziękować, ze setną rocznicę możemy świętować. Jako Polska swoją wolność odzyskała i prosić, by jedność wśród nas zaistniała. Wolność jest zadaniem dla nas wolnych ludzi. Nie przychodzi darmo, trza się o nią trudzić. Trza umieć przebocyć, nie dążyć do zwady i tępić w nos wszystkie narodowe wady. Tacy są Polacy, jakie są rodziny. Temu dziś serdecznie Maryję prosimy, by jej moc i mądrość pomocne nam były, kiedy nas atakują ciemne i złe siły. 55 roków panuje w koronie, co jej i Jezusa ozdobiły skronie. W podzięce za łaski, jakich nam w potrzebie, przez wiele pokoleń ubłagała w niebie. Niech wam ekscelencjo, jej słodko przycyna, wyjedno łas wszelkich u boskiego syna. I niech syćkim księżom i kapłańskim trudzie Pan Bóg błogosławi i pomogą ludzie. Skąd ten tekst, pani? Bardzo ładny, bardzo ładny. Nie zapraszam. To przy Boże. I są kogoś sobie dzisiaj, nie? Tak, tak. Ale bratku wam jeszcze nie dajmy. Proszę bardzo. Szczęść Boże, szanowny. Szczęść Boże. Przybywasz do sanktuarium ludźmierskiego, do miejsca, które jest duchowym centrum Podhala. Cenimy sobie, że ten piękny region rozciągający się pomiędzy Tatrami a Gorcami, między Babią Górą a Pieninami, jest ci tak bliski, że bywasz tutaj bardzo często. Cieszymy się zatem, że dzisiaj gościsz u królowej Podhala w sercu naszej małej ojczyzny. W tym roku, gdy w ludźmierskiej bazylice patrzymy w oczy królowej Podhala, częściej polecamy jej tę naszą małą ojczyznę i tę wielką, jednoczącą wszystkich Polaków. Wspominamy też górali, którzy za chlebem i wolnością wyruszali za wielką wodę i tam podtrzymywali tożsamość narodową i katolicką, tworząc oddziały związków Podhalan, poszczególnych miejscowości, klub parafii Ludźmierz, czy też Komitet 600-lecia Kultu Figury Matki Bożej Ludźmierskiej w Chicago. Ta więź podhalańsko-amerykańska owocuje dzisiaj. Owocuje obecnością zespołu góralskiego Ślebotni z Chicago. Owocuje też rycerzami Kolumba, którzy zostali zaszczepieni tutaj w Ludźmierzu,
a którzy dziś proszą Cię o poświęcenie swojego sztandaru. Witam Was serdecznie, drodzy goście. Witam wszystkich wiernych czcicieli Matki Bożej Ludźmierskiej, którzy przybywacie przed jej oblicze z różnych zakątków naszej pięknej ojczyzny, spoza jej granic. Witam rowerzystów z Podhala, którzy okrążyli Polskę, pokonując 3,5 tysiąca kilometrów i są tutaj obecni. Pozdrawiam także uczestniczących tej liturgii za pośrednictwem łączy internetowych. Czcigodni kapłani, celebranci, spowiednicy, drodzy klerycy i szafarze, wielebne siostry zakonne, dziękuję Wam, że stawiliście się jak co roku przed obliczem naszej ukochanej gaździny Podhala. Witam serdecznie zaproszonych gości, parlamentarzystów, posłów i senatorów, władze samorządowe, przedstawicieli edukacji. Pozdrawiam strażaków, policjantów, żołnierzy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, której od 80 lat patronuje Ludźmierska Królowa. Pozdrawiam wszystkie organizacje społeczne ze Związkiem Podhalan na czele, poczty sztandarowe, tak licznie zgromadzone i służby sanktuaryjne. Drodzy pielgrzymi, 55 lat temu na skronie figury Matki Bożej Ludźmierskiej zostały nałożone korony poświęcone przez Ojca Świętego Pawła VI. Zaś prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, wypowiedział wtedy w Ludźmierzu następujące słowa zachęty i napomnienia. Mówił: tego skarbu, który otrzymał Ludźmierz, mają strzec wszystkie parafie Podhala, a ten skarb to Królestwo Maryi w duszach, w myślach, słowach i uczynkach, w małżeństwie i w życiu rodzinnym, w pracy na polu, w warsztatach, biurach czy fabrykach. We wszystkim wreszcie, czego tknie człowiek wierzący i prawdziwy czciciel Maryi. Wiemy, drodzy pielgrzymi, że to Królestwo Maryi w naszych duszach i pośród nas jest często zagrożone, jak to zresztą przed chwilą słyszeliśmy w wierszu. Tym bardziej zatem zjednoczmy się podczas tej Eucharystii w mocy Ducha Świętego. Prośmy przez wstawiennictwo gaździny Podhala, aby ta śleboda, której odzyskanie świętujemy, była przez nas mądrze wykorzystywana, aby nas prowadziła ku dobru, ku świętości. Niech święty Jan Paweł II, ludźmierski pielgrzym, patron polskiej wolności, wyprasza nam odwagi i męstwo w pełnieniu woli Bożej oraz zgodę i miłość społeczną dla naszej ojczyzny. Księże arcybiskupie, proszę zatem w imieniu zebranych tu wiernych o modlitwę w tych intencjach i o mocne, krzepiące słowo. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to wielkie święto dziękczynienia Bogu za przedziwne cuda Jego miłości. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to dzień, w którym Bogu za te cuda Jego miłości chcemy dziękować, patrząc poprzez owoce tej miłości. Najpierw poprzez ten jakżeż piękny i wspaniały świat. Piękny także tutaj, na tej wielkiej podgórskiej równinie zamkniętej czworobokiem gór, Tatr, Gorców, Pienin i masywu Babiej Góry. Patrzymy na to piękno poprzez owoce, któreście, moi drodzy, owoce tej ziemi przynieśli w postaci traw, ziół, warzyw, owoców. Chcę za to, co Bóg daje nam w swojej szczodrobliwości, dzisiaj bardzo, bardzo najlepszemu Ojcu dziękować. Ale wiemy też, że jeszcze wspanialszym dziełem Bożej miłości, wspanialszym niż dzieło stworzenia, jest dzieło Jego odkupienia,
dzieło wypływające z całych głębin Bożej miłości, miłości miłosiernej. To o niej mówił Chrystus Nikodemowi podczas nocnej z nim rozmowy, kiedy rozpoczynała się jego wędrówka nauczyciela po palestyńskiej ziemi. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dał swego Syna, wydał Go dla nas i za nas. I stąd Jego Pascha, Jego przejście z tego świata do Ojca, poprzez jakże brzemienne etapy cierpienia, śmierci na krzyżu, a potem zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. Wtedy okazało się, jak bardzo, jak do końca nas Chrystus Boży Syn umiłował. Jak Ojciec nie oszczędził swego Syna, ale wydał Go za nas. Jak bardzo On, Bóg, jest prawdziwie Emanuelem, czyli Bogiem z nami. I dlatego też święty Paweł mógł w samych początkach chrześcijaństwa pisać w liście do Efezjan: cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Jakżeż wspaniałym owocem tej Bożej miłości jest Jezus Chrystus, który jako całopalna ofiara wydał się za nas, dla naszego zbawienia, stając się w ten sposób źródłem naszej nadziei. Bo patrząc w Jego krzyż i wpatrując się w Jego pusty grób, wiemy, Bóg jest z nami. A jeśli Bóg z nami, to któż nas jest w stanie od Bożej miłości odciągnąć? To w świetle tego wielkiego Bożego dzieła zbawienia jeszcze jaśniej rozumiemy tajemnicę wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Najpiękniejsze dzieło stworzenia, niepokalana, wolna od grzechu, prawda, którą anioł wypowiedział wobec nazaretańskiej dzieweczki w chwili zwiastowania: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Pełna łaski, pełna Bożej miłości. Niczym od tej Bożej miłości nie oddzielona nawet przez grzech pierworodny. Pan z Tobą, Pan blisko Ciebie. I na tę bliskość, na ten cudowny owoc Bożej miłości, jaką jest Najświętsza Dziewica, ona odpowiadała swoją bliskością wobec Boga. Tym, że była zawsze ze swoim Synem. Była razem z Bogiem właśnie po to, aby coraz bardziej zagłębiać się w dzieło zbawienia, bez którego nie można by, czy które nie mogłoby powstać ani zaistnieć.
gdyby nie to, że ona chciała być z Bogiem. Godząc się najpierw na to, że będzie matką Syna Boga Najwyższego, a dalej starając się przyjmować wszystko, co mówił do niej Bóg. Ewangelista Łukasz dwukrotnie pisał o tym, że zachowywała słowa o Chrystusie i z i mówiące o tym, co Bóg od niej oczekuje, zachowywała w swoim sercu i je rozważała. A na koniec była z Bogiem, ze swym Synem Jezusem Chrystusem, w najbardziej dramatycznym momencie Jego zbawiania świata. Trwała z Chrystusem pod krzyżem, na Golgocie, na przekór nienawiści i złu tego świata. Nienawiści i złu człowieczego, bo człowiek nie chciał uznać w Jezusie Chrystusie swego Zbawiciela i Odkupiciela. I dlatego skazał go na krzyż, a ona stojąc pod krzyżem, pełna bólu, z przebitym przez miecz wielkim cierpieniem, była jakżeż wymownym, przy całym swoim milczeniu, wymownym świadkiem tego, że Bóg naprawdę do końca nas umiłował. I dlatego nie dziwmy się, że ona, najpiękniejsza i najwspanialsza spośród synów ludzkich, dostąpiła chwały w niebowzięcia, wyniesienia do chwały z duszą i ciałem, i przez to stała się rzeczywiście najpiękniejszym kwiatem, o którym śpiewamy w jednej z pieśni religijnych: O Maryjo, śliczny kwiecie, pełna łaski, na której dokonało się to, o czym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu we fragmencie Apokalipsy. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Wyniesiona do chwały, owoc miłości Boga, dzieło własnej wierności Bogu. Przeżywamy to dzisiaj, drodzy siostry i bracia, wysławiając Boga w Jego dziełach stworzenia i odkupienia. A jednocześnie wchodzimy w tę tajemnicę poprzez własne życie. Moi drodzy, prawie pół godziny zbliżałem się do Chrystusowego ołtarza, błogosławiąc obecne tutaj dzieci. Pragnąłem wyrazić całą miłość, jaką Kościół ma do dzieci, ucząc się od Chrystusa tego, że nie wolno dzieci od Chrystusa oddzielać. I dlatego były znaczone czoła waszych córeczek i synów znakiem krzyża. Ale w tym znaku, kreślonym na czołach waszych ukochanych, najdroższych dzieci, chciałem oddać najwyższy szacunek dla was, drodzy rodzice, drodzy małżonkowie, bo przez to, kim jesteście, jako małżonkowie i jako rodzice, uczestniczycie w tajemnicy Bożej miłości. Każde bowiem
poczęte dziecko jest owocem małżeńskiej miłości. Małżeńskiej miłości, która współuczestniczy z Bożą, stwórczą miłością. W momencie poczęcia, kiedy tworzyły się pierwsze materialne struktury waszych dzieci, Bóg obdarzał je nieśmiertelną duszą. Co za cudowne, co za niezwykłe współdziałanie miłości Boga i miłości człowieka. I spełnianie tego, co Bóg powiedział do pierwszych rodziców w momencie, kiedy ich powołał do istnienia. Bądźcie płodni. Miejcie dzieci. A wraz z tym czyńcie sobie ziemię poddaną. Kreśląc znak krzyża na czołach waszych dzieci, wyrażałem wiarę nas wszystkich, że człowiek stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo, to podobieństwo i ten obraz Boży, jaki w sobie ma, przejawia właśnie w tym, że jest przedłużeniem i odblaskiem Bożej miłości. Człowiek stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo to człowiek, który jest powołany z miłości do miłości. Do kochania Boga całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą. Takie jest pierwsze przykazanie miłości, które dał nam Jezus Chrystus. Ale jest to to pierwsze przykazanie czymś, co najbardziej doskonale zostało urzeczywistnione w życiu Najświętszej Maryi Panny. Bo ona, Maryja, najbardziej ze wszystkich synów ludzkich kochała Boga całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. Kochała. I w tym jest dla nas jakże przejmującym i wzorem, i równocześnie wezwaniem, by za nią iść, by wpatrując się w jej postać, starać się właśnie tak odnosić do naszego Ojca, który jest w niebie. Jakże przejmującym odblaskiem tej miłości jej do Boga jest wizerunek Matki Bożej Ludźmierskiej, dzisiaj przez nas wszystkich tutaj czczonej, z delikatnym, jakże przejmującym uśmiechem na twarzy. Mamy kochać Boga tak jak ona. I mamy kochać drugiego człowieka, swego bliźniego, jak ona. Miłością ofiarną, miłością przekraczającą wszelkie bariery egoizmu, przejętą tylko jedną myślą i jednym pragnieniem. Co zrobić, aby drugiemu człowiekowi było ze mną dobrze? Nawet jeśli to kosztuje. Najpierw myśleć o drugim, bo to jest właśnie ten kształt miłości, który to kształt ukazał nam swoim życiem Jezus Chrystus, a ona była najwspanialszym tej miłości wypełnieniem. I kiedy to mówię do was, drodzy siostry, bracia, małżonkowie, rodzice, rodziny, to jednocześnie chciałbym
was nieustannie zachęcać do tego, abyście trwali przy tym Bożym zamyśle miłości, jak jest w was i do którego zostaliście jako kobiety i mężczyźni powołani. Bo tylko zapatrzeni w Ojca, który jest w niebie i tylko urzeczywistniający to Boże podobieństwo i Boży obraz, który w sobie macie, drodzy małżonkowie i rodzice, tylko wtedy możecie ocalić siebie przed tymi wielkimi zagrożeniami współczesnego świata, który w imię w tak zwanej miłości chce za wszelką cenę przekreślić Boży zamysł co do człowieka, co do kobiety i co do mężczyzny, tworząc niewytłumaczalny i nie dający się usprawiedliwić przez ludzki rozum ideologię, które za wszelką cenę chcą zatrzeć różnicę między kobietą i mężczyzną. Chociaż wiemy, że to jest przecież niemożliwe. Ale uważają, że można, bo człowiek swoją wolnością wszystko może. Rzeczywiście może wszystko, ale wiemy, że zawsze wtedy, kiedy od Boga odchodzi, gotuje sobie i innym ogrom nieszczęść i tragedii. Podobnie, gdy chodzi o te związki homoseksualne, którym chce się nadać wartość małżeństwa. To nie ma nic wspólnego z Bożym zamysłem co do człowieka. To jest szyderstwo z Boga, z Jego najwspanialszego dzieła, którym jest właśnie człowiek. Nie pozwólcie, drodzy siostry i bracia, na to, by szydzono z godności człowieka. Brońcie je. Brońcie tę godność i brońcie ludzkie życie swoją miłością do Boga, do siebie nawzajem, do owoców waszej miłości małżeńskiej, jakimi są wasze dzieci. Niech wzrastają w waszej pięknej i szlachetnej miłości. Niech rosną szczęśliwe. Niech przykład waszej miłości pokazuje im, jak wspaniałe jest życie, jak cudowna jest miłość człowiecza, która wynika z miłości Bożej i której najpiękniejszym wyrazem jest ta, którą dzisiaj czcimy, wniebowzięta, Najświętsza Maryja Panna. To dzięki temu, że tak chcemy kochać i dzięki temu, że tak chcemy się w nią wpatrywać i o pomoc dla siebie ciągle wołać, mamy nadzieję, że przyjdzie dzień, kiedy będziemy mogli powiedzieć także o sobie i odnieść także do siebie te słowa z Apokalipsy, które słyszeliśmy właśnie dzisiaj. Teraz nastało zbawienie. Teraz nastała potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Nastał ten wielki dzień zbawienia, bo zostaliśmy przyjęci przez Boga, bogatego w miłosierdzie. Gromadzimy się, moi drodzy, na dzisiejszej Eucharystii, by wysławiać
Maryję, najpiękniejszy owoc Bożej miłości. By z całą wiarą, ale także miłością i podziwem wołać do niej: Matko pięknej miłości, módl się za nami. Chcemy dzisiaj dziękować jej także za to, że od wieków jest matką i królową naszej ojczyzny. Także za to, że jest gaździną Podhala, a więc matką was, moi drodzy, którzy od wieków zamieszkujecie ten cudowny skrawek Polski. Chcemy dzisiaj także dziękować jej za ciągłą opiekę nad nami, tę opiekę, która tak przemożnie okazała się w roku 1920, właśnie 15 sierpnia, 98 lat temu, kiedy pod Warszawą ateistyczne wojska bolszewickie zostały odparte sprzed pól naszej stolicy. Ocalała Warszawa, ocalała Polska, ocalała Europa, a myśmy wtedy i dzisiaj mogli wysławiać tę, która została przez Boga dana nam ku naszej obronie. Niech nas broni, niech nas wspomaga ona, śliczny kwiat, ona, najpiękniejsze dzieło Bożej miłości, ona, w niebo wzięta. Amen. Rodziną.
ludźmierska, nasza Matko i Królowo. Troskliwa gaścino powierzonego Ci ludu, którym jest Kościół Twojego Syna. Wsłuchani w Jego Ewangelię, przynosimy Ci naszą cześć i chwałę. Z największą wiarą i nadzieją polecamy Ci Ojca Świętego Franciszka i wszystkie jego troski o Kościół. Miej w opiece naszych pasterzy i wypraszaj z naszej ziemi nowe powołania kapłańskie i zakonne. Swoim macierzyńskim wejrzeniem ogarniaj wszystkie rodziny tej ziemi, aby fundamentem ich życia były pokój, duch przebaczenia, wierność, miłość i odpowiedzialność za każde życie ludzkie. Niech wszyscy idą za głosem Kościoła w przestrzeganiu przykazań Bożych, w których jest jedyna droga do Ojca w niebie. Broń przed niewiarą, nałogami i ośmielaj nas, abyśmy nie wstydzili się tak świętej katolickiej wiary, jak też naszych zwyczajów rodzinnych. Dobra Matko, bądź z nami w każdy czas, a zwłaszcza w ostatnich chwilach ziemskiego życia, po którym przedstaw nas Bogu, który jest miłością, w jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i Najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, abyśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.